14 sierpnia 2019 roku. W tym dniu Stu wrzucił na swój kanał film z tajemniczym tytułem Ukrywałem to przed wami, który miał zapoczątkować nowo powstałą ekipę Team X. Z filmu na film poznawaliśmy nowych członków projektu. 17 listopada tego samego roku na kanale Stewarda pojawia się film o zaciekawiającym tytule Poznajcie moją dziewczynę. W tym momencie poznajemy nam nową osobę, którą jest Agata Fagata Fong. Jak potem przyznała, była dobrą uczennicą i dostała się na kierunek studiów o architekturze. Jednak nie widziano jej tam za długo, ponieważ rzuciła studia na rzecz rozwijania swojej przygody w internecie. W tamtym momencie ludzie jeszcze nie spodziewali się tego, co będzie teraz. I patrząc nawet obiektywnie, można powiedzieć, że szkoda, że nie widzieli. Dlatego też cieszyli się szczęściem Stu oraz tym, że znalazł on swoją prawdziwą miłość. Po tym materiale, po komentarzach było widać, że ludzie odebrali ją jako miłą, skromną i poukładaną dziewczynę. Mieli również, jak później się okazało, błędne odczucie co do tego, że jest ona zakochana w Stewardzie. Znaleźli się jednak tacy, którzy mieli odmienne zdanie o Fagacie i od razu wiedzieli, że coś jest nie tak. Po na przykład wzbudzających nieufność gestach Fagaty na pokazanym filmie, o czym też opowiedzieli w komentarzach. W pierwszym momencie filmu Stu podał Instagrama Fagaty, przez co zaczęła ona od razu zyskiwać swoich pierwszych fanów. Jest ona przez to typowym przypadkiem osoby wypromowanej przez kogoś bardziej popularnego od nas. Kolejne filmy się pojawiały, dni mijały, lecz głośno o ich związku zaczęło się dopiero mówić, gdy on się zakończył. Agata, jak i Stewart mówili o tym publicznie, wywołując również przez to dramę. Agata odpaliła na swoim Instagramie live'a, na którym była cała zapłakana. Nazwała wtedy swojego byłego psychopatą, zarzucając mu różnego rodzaju wymysły i historie, z którego też później się wycofają, gdyż, jak przyznała, mówiła to pod wpływem emocji. Ewidentnie jej planem było zniszczyć wizerunek znanego youtubera i po części się to jej udało, gdyż powiedziała otwarcie, aby każda osoba na niego uważała, co również przyczynia się do tego negatywnego odbioru influencera. Widzowie byli niezapokojeni i uwierzyli w słowa Agaty, że Stu ją skrzywdził, gdyż Fagata miała wtedy jeszcze neutralną reputację. Po niedługim czasie Stewart rozpoczął swoją transmisję, gdzie udzielił odpowiedzi na pytania swoich widzów o zarzuty Fagaty. Jak przyznał, do zerwania doszło po długich refleksjach. Mieli oni super czas, ale po wielu kłótniach, jak w normalnych związkach, nie było sensu dalej tego ciągnąć. Przyznał również, że Fagata jest niezwykle emocjonalną osobą, pod wpływem tych emocji wyolbrzymiała niektóre sytuacje. Mówi również, że nie darzy Agaty już żadnym uczuciem, był zamknięty w sobie i to było głównym powodem zerwania. Po zerwaniu influencerka w szybkim czasie założyła swój kanał na YouTubie. Jej content polegał na makijażu oraz odpowiadaniu na różne niewygodne pytania zadawane przez jej publiczność. Na jej Instagramie ciągle przybywało nowych obserwujących, a sama wspomniana robiła się coraz bardziej popularna. W końcówce roku 2020 Fagata zamieszkała w domu kamerzysty. Brała ona udział w jego filmach daily, a sama była przedstawiona jako dziewczyna Łukasza, czyli kamerzysty. Jednak ich związek nie trwał za długo, a w internecie chodziło nagranie, jak Agata w destruktywny sposób opuszcza dom swojego byłego partnera. W późniejszych filmach kamerzysta tłumaczył to zachowanie tym, że ich związek miał być wyreżyserowany, za to Agata naprawdę się w nim zakochała. Po tym Agata zaczęła wyciągać brudy na kamerzystę, a Łukasz w odpowiedzi na Insta Stories powiedział, że Agata zdemolowała jego dom. W pewnym czasie nieaktywna już federacja Hajlik ogłosiła debiut Fagaty, w którym zmierzyła się z Lexi, przegrywając ten pojedynek. Następny już pojedynek był w federacji Fame MMA. Walczyła wówczas z Moniką Kociołek i wygrała tą walkę bez jakichś większych trudności. Kilka miesięcy później wraca ona do klatki Hajlik. Walczyła, gdzie zmierzyła się wtedy z Natsu. Ten pojedynek również zwyciężyła. Fagata przyjaźniła się kiedyś z Maszą Garczykowską. Tworzyły razem filmy na YouTube. Ich konflikt zaczął się na znanym festiwalu muzycznym Fest w 2021 roku, gdzie doszło do dosyć ostrej sprzeczki między paniami. Masza opublikowała na swoim kanale film pogrążający Fagatę. Ujawniła w nim wiele prywatnych sytuacji, m.in. jako influencerki.
Opublikowała również prywatne wiadomości głosowe wymieniane z Agatą, gdy były jeszcze przyjaciółkami. Z tych głosówek można wywnioskować, że Agata była popularnym youtuberem Stewardem dla udogodnień finansowych i dla zasięgów. Miała na ten temat czas. Miała na tamten czas dwie opcje do wybrania. Planem A. Miała na tamten czas dwie opcje do wybrania. Planem A był znany piłkarz ówczas Lecha Poznań Kamil Jóźwiak lub plan B. W tym przypadku był to Stu. Agata miała poznać wspomnianego piłkarza, gdy miała 18 lat, po koncercie Malika Montany. Planem C określiła ewentualną próbę w branży filmów dla dorosłych. Gdy to wszystko wypłynęło, publiczność odwróciła się co do Agaty i zaczęli masowo ją wyzywać od najgorszych, używając najbardziej wulgarnych wyzwisk. Fala nienawiści stopniowo wymykała się spod kontroli, lecz sama zainteresowana uważa, że zachowała się co do stylu fair i nie ma sobie nic do zarzucenia. Po 3 miesiącach od wybuchu tej dramy Agata postanowiła wziąć głos w tej sprawie. Influencerka się udzieliła wywiadu na kanale znanego youtubera i streamera Nity. W trwającym godzinę wywiadzie w dość unikający sposób wypowiedziała się na temat zanikłej sprawy. O piłkarzu Lecha, jak i o utrzymywanej relacji ze Stewardem, który ponoć jej wybaczył, nie ma między nimi złej krwi. Agata i tak nigdy nie przyznała się do tych działań i nie poniosła związanych z tym żadnych konsekwencji. W lipcu 2021 roku Agata wzięła udział w znanej serii Psiakobus na kanale Sylwestra Wardęgi, w której to Wardęga przypytywał ją z różnych niewygodnych pytań z jej przeszłości. Agata brała udział później w streamie na kanale Sylwestra, komentując aktualne wydarzenia w sieci. Wardęga również opublikował materiał na Agatę, jednak był on niezadowalający. I widać, że pominął on wiele ważnych informacji i sytuacji, próbując podtrzymać jej dobre imię. Na jednym ze streamów zaszła drama między Amadeuszem Ferrari a Agatą, gdzie została ona porównana do Nikity w związku z Medicalem. Agata wówczas się bardzo zirytowała, lekko mówiąc, i doszło do naprawdę wypowiedzenia niesprzyjających słów w stronę Ferrariego. Od tego czasu Agata nie miała jakichś większych dram. Aktualnie zajmuje się tworzeniem dla wielu kontrowersyjnej muzyki. W tym czasie była ona w związku z Lizakiem, czyli członkiem ekipy EBM oraz zawodnikiem Cloud MMA. Agata w tym związku wydawała się być szczęśliwa, tak samo jak jej partner. Lecz pewnego dnia na kanale nadawczym Agaty została udostępniona przez nią samą głosówka, z których wynika, że doszło do rozstania między Lizakiem a Agatą. Oczywiście, jak to już ma w tradycji, Agata podkoloryzowała ich zerwanie m.in. tym, że Lizak ją zdradził. Jak potem przyznała na wywiadzie uszalanego reportera, okazało się to nieprawdą, a oni sami mają koleżeńską relację i czasem się widują. Ja sam mam zdanie takie, że takie treści i osoby powinny być usunięte z internetu, a przynajmniej powinny mieć ograniczenie wiekowe. A ty sam napisz w komentarzu, co o tym uważasz. Subskrybuj kanał i do następnego.